Michał, takie spotkania przed meczem, dwa dni przed meczem, no pewnie dodają jeszcze takiego pozytywnego, mentalnego kopa. Na pewno jest fajnie się spotkać z kibicami i też im tak troszkę podziękować za to, co dla nas robią na stadionie, bo odczuwamy to na boisku na pewno i bardzo się cieszę z takich wizyt, jak możemy na przykład wbijać na miasta i tak właśnie spędzać czas z kibicami. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i dziękujemy naprawdę ludziom, co dzisiaj tutaj z nami byli i rozdaliśmy kilka zdjęć, rozdali tych kilka podpisów, czyli uważam ten dzień za udany i dziękujemy bardzo wszystkim, którym kibicują. Na spotkaniu z drużyną, na spotkaniu z piłkarzami spotykamy burmistrza Ujazdu, pana Huberta Ibroma. Pan Hubert, pan burmistrz. Kibic w koszulce i zaraża już pasją syna, tak? Tak, i naprawdę kichnął, także zgadza się. Ja od dziecka kibicuję Górnikowy Zabrze, mój opa mi to wszczepił i ja tak samo będę robił z Maksymilianem, synem. Od dziecka oglądamy mecze Górnika Zabrze, kibicujemy i cieszę się, że teraz jako burmistrz mogę być gminą, która jest partnerem z Górnika Zabrze, najmłodszym partnerem, ale mam nadzieję, że bardzo aktywnym, bo tutaj myślę, że z 80% gminy Ujazd kibicuje Górnikowi Zabrze. No widać to dzisiaj po frekwencji na spotkaniu, jest naprawdę sporo młodych osób, to cieszy. Tak, to bardzo cieszy i bardzo się cieszymy, że możemy współpracować. Myślę, że jesteśmy młodym partnerem, drugi miesiąc tak naprawdę, gdzie współdziałamy, ale mamy dużo fajnych projektów w głowie. A teraz bez Widzewem mam nadzieję, że przełamanie i pierwsze zwycięstwo na arenie Zabrze. Może to będzie też dobry prognostyk, że gmina Ujazd jest patronem tego meczu i oby zwycięskiego. Podpisy dwa, tak? Dzisiaj tak. Zdobyte. To twoje pierwsze takie spotkanie autokarowe, czy gdzieś już bywałeś może w innych miastach? Nie, pierwsze. No to jak się stało, że właśnie Górnik jest w twoim sercu? No jakoś tak, tata zarazi mnie pasją do kibicowania. Tata jest z tobą dzisiaj, czy? Nie. Aha, sam przyjechał. Nie. Tata nas zawiózł, a przyszliśmy tu z kuzynem. Super. Czyli z ojca na syna taka tradycja rodzinna. Tak. Mamy kolejnego rozmówcę. Na początek nie ucieka. Ja tu zrobię specjalny najazd na koszulkę. Co to za koszulka, jakiego klubu? Lux Ujazd. Miasta Ujazd. Trenujesz w Luxie Ujazd po to, żeby w przyszłości trafić do Górnika Zabrze, tak? Jak masz na imię? Szymon, powiedz mi, na jakiej pozycji grasz? Różnie, atak, pomoc. No to wiesz, to możesz pogadać tutaj. Pogadałeś już z naszymi piłkarzami? Nie pogadałem, a zdjęcie zrobiłem. Zdjęcie zrobiłeś, no ale to po strzelaniu bramek też możesz pogadać, szczególnie z Adrianem, bo to bardzo dobrze robi. No i teraz mamy chyba nadzieję, że w Górniku będzie strzelał, nie? Tak. Nasz nowy piłkarz. Tak. No przedstawcie się, młodzi kibice z Ujazdu, tak? No. Obydwaj. Z Zimnej Wódki. A, to daleko stąd? Nie. Tak. Następna wieś. Następna miejscowość, tak? Tak? No tak. To super. To chyba fajne, że piłkarze nie odwiedzają tylko Zabrza, dużych miast, ale przyjechali tutaj dzisiaj, żeby spotkać się z wami. Pewnie tak. Jak to oceniacie? Pozytywnie? Tak. W Olszowie już byli. Olszowie też. Paluszek i Marosa. Gdzie byli? W Olszowie. Aha, no tak. No. Też byliście? Tak. Znaczy, ja w Olszowie. Ja nie byłem. Aha. No co, jak humory chyba lepsze, nie? Po ostatnim weekendzie. Oglądaliście mecz z Koroną? Pewnie. No i co? Jeszcze tam trzeba trochę tą grę poprawić i no powinno być dobrze, troszkę, nie? Ale, ale już było dobrze, lepiej dobrze. No najważniejsze 3 punkty. No. A teraz góry. Z górki. No. Teraz będzie lepiej. Teraz będzie lepiej. Będzie lepiej.